Cześć, z tej strony Bartolini. Witam Was na moim kanale. Dziś nie będzie typowo airsoftie, dziś będzie bardziej vlogowo. Mianowicie chciałem Wam opowiedzieć, jakie mam plany na 2021 rok. Pytacie mnie się zapewne, skąd pomysł na ten film? I tutaj od razu odpowiadam, że dostałem kilka pytań. Co zamierzam w 2021 roku? Jaki mam pomysł na kanał? Jakie będą znajdowały się tu treści? Co planuję osiągnąć? Tutaj od razu Wam mogę powiedzieć, że jak pewnie zauważyliście, kanał będzie w 100% poświęcony airsoftowi. I jak zapewne zauważyliście, także pojawiło się na nim kilka filmów, które dotykały dziedziny tej rozgrywki z różnych stron. Mianowicie mieliśmy recenzję produktu, mieliśmy dwie relacje ze strzelanek, mieliśmy takie małe ala doświadczenie, czyli to był test kulek. Także mieliśmy tekst typowo poradnikowo-opisowy, taki vlogowy odnośnie maski od paintballu w airsoftie. Było to jak gdyby 5 różnych przekazów informacji i tutaj mogę Was zapewnić, że na pewno każdą z nich będę rozwijał. Będę starał się zarówno dodawać recenzje, zarówno robić jakieś testy oraz publikować relacje z przeróżnych strzelanek. Dla przykładu, aktualnie jestem w trakcie przygotowywania recenzji odnośnie high cupy od Wolska. Także jestem podczas przygotowania recenzji high cupy od Army, to jest R604, więc aktualnie dość popularny model. Na pewno będę Wam chciał przedstawić ten malutki chronograf, który jest naprawdę świetnym produktem, bardzo ciekawym oraz bardzo tanim. Będę chciał Wam też troszeczkę powiedzieć o pirotechnice oraz mam masę pomysłów, które będę chciał opublikować na tym kanale. Tutaj kolejna sprawa to jest to, co chcę osiągnąć tak naprawdę, co chcę Wam dać, co chcę Wam pokazać. I tutaj powiem Wam szczerze, że aktualnie ciężko mi na to odpowiedzieć, ponieważ moja przygoda z nagrywaniem na YouTube o airsoftie zaczęła się praktycznie z dnia na dzień. Pewnego dnia wstałem, stwierdziłem, że coś nagram i opublikuję. I po prostu to zrobiłem. I pierwszy film to była recenzja Double Eagle'a. Przyjęła się dość ciepło, za co Wam bardzo dziękuję. I tak naprawdę to jest mój główny motor napędowy. Każda subskrypcja, każdy pozytywny komentarz tak naprawdę mnie napędza i aktualnie motywuje do dalszej pracy i do dalszego rozwoju. Dlatego Wam bardzo dziękuję. Odnośnie tego, co chcę osiągnąć w 2021 roku, tutaj powiem Wam, że zastanawiałem się nad tym dość długo i takim moim skrytym marzeniem jest osiągnięcie 1000 subskrypcji do końca roku. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. Wiem na pewno, że grupa airsoftowców na YouTube jest troszeczkę mała, więc na pewno będzie to trudne i będzie to wymagające i będzie kosztowało na pewno dużo pracy. Jednak mogę Was zapewnić, że, bo pewnie spytacie, co chcę Wam dać w zamian za te subskrypcje, w zamian za czym chcę osiągnąć to 1000 subskrypcji. Tutaj powiem Wam szczerze, że mogę zapewnić Was, że będę starał się publikować treści raz na 2 tygodnie. Pewnie niektórzy z Was stwierdzą, że to jest mało, jednak zapewniam Was, że opublikowanie dobrego filmu, naprawdę ciekawego, to jest praca naprawdę na cały etat. Jeśli chcemy publikować treści i chcemy, żeby one pojawiały się z częstotliwością jednego filmu na tydzień, naprawdę musimy przy tym dużo posiedzieć. Dodatkowo jest potrzebne dość dużo pracy, a jednak każdy dysponuje jakimś tam czasem wolnym, ponieważ ja robię to, tworzę na YouTube właśnie podczas czasu wolnego i każdy dysponuje jakimś tym czasem wolnym i musi go tak rozplanować, żeby po prostu wszystkie obowiązki i wszystko pogodzić, więc wydaje mi się, że taką deklaracją i częstotliwość jednego filmu na 2 tygodnie jest jak najbardziej realna i jak najbardziej mogę Wam ją obiecać. Mogę Wam też obiecać to, że będę starał się tworzyć różne treści. Będę zarówno starał się tworzyć recenzje, jak i relacje ze strzelanek. I tutaj na pewno nie będzie nudno. Na pewno nie będę Was zanudzał cotygodniową relacją z tego samego pola, ponieważ wydaje mi się to po prostu bezsensowne. Jestem dość aktywnym graczem. Jesteśmy na strzelance praktycznie co niedzielę i staramy się zawsze wybierać różne pola, więc tak naprawdę widzimy dość dużo, dość często, mamy różne jakby doświadczenia, mamy różne spostrzeżenia odnośnie danych rozgrywek, danych pól, więc na pewno ciekawe, na pewno będę miał parę ciekawych rzeczy, które mogą Was zainteresować.
Natomiast jeśli chodzi o recenzje i chodzi o takie testy, to tutaj też Was zapewniam, że będę starał się tworzyć treści sprawdzone przeze mnie. Nie będę kopiował opisów od producenta, nie będę kopiował opisów ze strony sklepowej bądź od innych youtuberów. Będę się raczej starał to sprawdzić. Nie będę Wam na przykład opowiadał, że danym pistoletem jesteśmy w stanie strzelać poniżej 0 stopni, jeśli tego nie przetestuję, ponieważ spotkałem się ostatnio z jakąś taką dziwną opinią, że na przykład cymoklamkami wyposażonymi fabrycznie w LiPo można strzelać poniżej 0 i powiem Wam szczerze, że teoretycznie można, ale nie działa to dobrze. I wiem o tym, że to jest takie troszeczkę kłamstwo, na które wielu na pewno się natnie, więc ja mogę zadeklarować, że w każdą publikację, którą będę po prostu tutaj na YouTube wrzucał, będzie ona sprawdzona przeze mnie osobiście. Nie będą to żadne po prostu farmazony. Okej, dajcie znać. Prosiłbym Was też, żebyście dali znać, jakie chcielibyście zobaczyć tutaj publikacje, co byście chcieli zobaczyć, o czym byście chcieli posłuchać. Mam wiele pomysłów, jednak na pewno jakieś dodatkowe nie zaszkodzą, wręcz pomogą mi rozwinąć kanał i tak naprawdę wszyscy na tym zyskujemy, ponieważ ja zyskuję jakby zabawę, cieszę się przez rozwój kanału, Wy zyskujecie materiały na popołudnia do obejrzenia, więc wydaje mi się, że każdemu powinno, znaczy może źle to mówię, ale wydaje mi się, że po prostu fajnie byłoby, jakby nam się udało wspólnie, bo to jest wspólna praca, ja publikuję, Wy po prostu mnie wspieracie przez subskrypcje, przez lajki. Wydaje mi się, że fajnie byłoby, jakbyśmy rozwinęli razem ten kanał. Okej, jeśli nie subskrybujecie kanału, to zapraszam do zrobienia tej czynności. Zostawcie też łapkę w górę, zostawcie komentarz. Wydaje mi się, że możemy kończyć. Trzymajcie się, hej!